No witam ponownie, słuchajcie. Zostało jeszcze wszystko popodłączać. Popodłączać. Zostało to już ten kondensator wlutowany. Jeszcze jeden został. Czekajcie. Speed chat. Ok. Coś tu może się zarobiło. Chyba idzie. Moment. Zobaczymy, czy to idzie, czy nie. Chyba idzie. Dobra, bo ja tutaj mam ten. Musiałem dotlenić. Ojku, dobra. Jest ok. Dobra, tylko jeszcze tutaj wydzielić okno czatu. No i ekstra. Już powinno chodzić, nie? Już tekst. Aha, dobra. Andrzej Gryboś. To jedziemy dalej. Witam. To jedziemy dalej. Co my musimy jeszcze tutaj zrobić? Jeszcze szukamy 33 nano gdzieś tutaj był. Czekajcie, 3 nano. Kondensator. Ten wlutowany. Przełącznik według opisu. Przełącznik klawiszowy i zestaw czterobiegunowy. To jeszcze trzeba wstawić. Ale jeszcze tutaj było, czekajcie, 33 pico. Gdzie ja widziałem? 33 nano gdzieś widziałem. Tutaj rezystory powstawiane. Witam serdecznie jeszcze Daniel raz. Skowron. Siemka. No i tak, i tak. Dobra, chyba wszystko. To teraz musimy zrobić tak. Wstawić tego isostata. S-I-E-M-A, Janku. No dobra, witam. Co tu jeszcze zostało? 680? Kurde, zapomniałem o kondensatorku jeszcze. Którymś musiałem zapomnieć. A nie, dobrze, jest wstawiony. Dobra. No, ciekawe, czy mi to wejdzie, słuchajcie, w te otwory. Ten izostat. Wybadałem takiego odpowiedniego tutaj. O. Kurde się. Cyrk. Patrzcie, jak stąd. Tylko jego trzeba troszeczkę unieść, ile się da. O. Żeby potem w obudowę w nas. Dobra. Będzie dobrze. Przełącznik audio-wideo. Malinowy gościu MG. Janek wraca do gry. Tak jest. Kawka zrobiona, słuchajcie. O, tutaj mam. Funkielnówkę. I próbujemy go polutować, tego isostata. Bo tutaj patrzy, jedna ścieżka odpadła wcześniej. O. Elektronik. Opłacało ZIWS 442 za darmo ze spaloną końcówką mocy? No, malinowy gościu MG. Ile masz z garażu do domu? A skąd wiesz, że to jest garaż?
No. Rzut beretem. Elektronik. Bo mówił Eś. Malinowy gościu MG. No. Bo oglądam od początku kanału. I dopiero teraz się odzywasz? Dobra. Elektronik. Niedaleko. Kiedyś mówiłeś o tym H. Łukasz no, A. Tak, no. To biuro uśmiechnięta buźka. Tak, biuro. Mój drugi dom, kurde. Ja nie będę trzymał takich sprzętów w mieszkaniu na drugim piętrze, nie? Malinowy gościu MG. Kiedyś jak pisałem, to ta baba nie mówiła nic. A, no bo może nie było jej. Elektronik. A teraz gada. Ja mam warsztat w pokoju, ahaha. Ja też miałem, tak. Ojej. Kurde. Zobaczcie, tutaj będzie kłopot z tymi ścieżkami. Tak jak myślałem. Dobra, jeszcze raz. Tu musimy podskrobać solder maski. O, tutaj się zlutowało się. Trzeba dodać kalofonii. Daniel Skowron. Ja mam w piwnicy warsztat, bo kobita w domu mi marudzila. Elektronik. 8 C godzin roboty z WS-442 i działa jak nowy. No. Dobra, teraz jeszcze muszę zrobić tutaj kawałek ścieżki, no jednej. Dobrze by było to w miarę solidnie zrobić, bo to zaraz by się oberwie. Malinowy gościu MG. 8 godzin walczy z końcówka mocy, to robota na pół godziny. No. Malinowy gościu MG. Nie mów hop! 8 godzin walczy z końcówka mocy, to robota na pół godziny. Nie mów hop! Że to jest robota na pół godziny. Tylko się dotknij. Ja jeszcze tym bardziej do unitry. To jeśli ja bym tak liczył, że pół godziny to jest robota końcówki mocy, obojętnie jaka by to nie była. Elektronik. W pół godziny masz to może LW2 na 4700 UF40V. Nie mam. Nie mam. Sam ostatnio na kondensatory, kurde. No. Choruję. Bardzo, bardzo mało jest, a bardzo dużo trzeba. Ty chcesz tą leżącą RW pewnie. Do tego w USA, tak? Dobra, o, tutaj ślicznie już wyszło. W miarę. Elektronik. Okej. Okay. Malinowy gościu MG. Zrób sobie 2 na 10 tysięcy ów. O, jak wejdę w obudowę, bo na przykład w Toskę nie chcę się zmieścić, bo linka przeszkadza, trzeba unosić linkę. Ale to tam, dobra. Elektronik. T6, a i końcówki padna. Słuchajcie, isostat jest zamontowany, tylko trzeba będzie to przykręcić ten... O, jest. Ten, no... Pipciuk. Na razie niech będzie tak jak jest. Tu jest wszystko ok. Tu jest porobione. I teraz tak, trzeba mi będzie wyprowadzić przewody do gniazdka. Tu mamy gniazdeczko. Piękne, śliczne. Trójka. Z tej strony masa. Trzeba mi wyprowadzić będzie tutaj przewody. Kawy trzeba się napić. O. Zaraz, żeby je tutaj kurde nie ściągnąć. Dobra, tutaj odstawię. No to dobra, to teraz. Elektronik. Tak. Masz może MDS 442 albo korektor FS 042?
Nie, już Zunitry tutaj mało zostało, słuchajcie. Zunitry... Nie mam. Naprawdę, kurde, te Unitry, nie wiem, gdzieś ona tutaj niby ten... Tam może coś na części jeszcze by tam i znalazł, jakoś tam, nie wiem, tam widziałem, jakoś szuflada się wala tam przy wejściu. O, weźmy sobie dwa kabelki, takie nie za długie, takie, żeby potem było można rękę włożyć i wkręcić gniazdko. Malinowy gościu MG. Ja mam, ale nie na sprzedaż. Obudowę. To by się przydały trzy przewody, tak? Trzy przewody. Jest jedna masa. Tą masę możemy puścić jakimś czarnym. O, nawet i tym. Kurde. A nie, tutaj więcej trzeba, słuchajcie. Tutaj trzeba tak, do wizji i do dwa, bo jeden to jest synchronizacja, drugi to jest... No to zrobimy tak, tutaj zrobimy wizję, a drugą połówką zrobimy masę i fonię. A może Max, jeszcze jakiś taki... Dobra, nie sprzedawaj. Przewód. O, tutaj będzie piękny przewód z Unitry, kurde. Jakiegoś potencjometra. Od razu podsumowany. Elektronik. AT9100 posłużył jako dawca części do WS-442. Może być. Max. Wszystkie u mnie stoi są... zestaw SLL0421. Wszystkie chwyty są dozwolone, słuchajcie. W Unitrze? Wszystkie. To były sprzęty robione coś z niczego, także tam wszystko. No, malinowy gościu MG. Jak można było AT9100 rozwalić na części? Igor Electronics, no, Electronics. Szkoda, nie? Nie rozwalaj AT9100, lepiej powiedz, jakie części potrzebujesz. Dobra, mamy 5 żyłek. I teraz tak. Ja tutaj mam kabelek taki troszeczkę inaczej. Więc musimy... Elektronik. Ale ad ze zlomu. Musimy sobie wymierzyć, tak, które będzie audio, które będzie wideo. Wideo będzie czarny pin. No to dobra, to teraz sobie tak. Wideo i będzie trzeba dwa przewody podciągnąć pod wideo. Czyli to będzie Max. Tak. Kachatowskie AWS-303 uratowały, bo leżała w błocie i teraz jest jak nowa. Elektronik. Czyli ten z brzegu. Opłaca z IWS-4421 i korektor do tego za 30 zł? Wideo. No pewnie, że się opłaca. Aby stan był taki jeszcze w miarę ludzki. Bo czasami to naprawdę, wiecie, czasami się nie opłaca. Czasami jest tak, że... Malinowy gościu MG. Oplaka Z. Max. Jaki kolektor? Kurde, wychodź, ale wtyka. Brązowy. Elektronik. I biały. Stan idealny. No to. Wiesz. Stawisz sobie w salonie na półkę. Elektronik. Tylko końcówka spalona. To faktycznie igła. Z tymi tranzystorami jest różnie. Ciężko dorwać oryginalne tranzystory, a te teraźniejsze to... A NKH? Zrób sobie jakąś łopatkę przy rękę na tym stoliku, uśmiech. Radził... Końcówkę naprawisz.
Tak, ale od razu tranzystory kupił te dwa SC5200 i dwa SH1947, no. Wiesz? Jeśli nie ma co się bawić, całkiem inaczej to gra. Jakiego komputera? Dobra. Okej. Okej, okej. I teraz jeszcze audio. A audio... Elektronik. Audio. Ja wstawiam D718 i B688. Audio puścimy zielonym. Audio. A NKH. Zrób sobie jakąś łapaczkę trzy rękę na tym stoliku. Max. Zawsze parujesz tranzystory. Zawsze. Jak jest więc niż jedna. Malinowy gościu NG. Parowanie nic nie daje. No, jak masz cztery na stronę, to by wypadało. Po co cała moc ma iść przez jednego? Dobra, zielony będzie audio, brązowy, biały to wideo. I teraz tak, brązowy i biały. Malinowy gościu MG. Udowodnione na elektrodzie gość robił badania. Tak jest, wideo. Parowanie nic nie daje. Co ty gadasz, jak mają inną rezystancję, nawet wewnętrzną, to przecież moc prądu idzie przez jednego na przykład, a nie przez cztery na raz. Parowanie dużo daje. Pewnie. Łukasz A. Jak Zi paruje na parze, a nie na mierniku chwe, to nie daje. Dobra, podłączamy sygnał wideo, czyli luminancja, chrominancja, WM2, WM1, C... Czyli tutaj mamy C. Malinowy gościu MG. Różnice były ułamki procent. Plus. Dobra, tu. A kurde. No, co on tutaj nie chce mi wejść za dużo ceny na nim. A NKH. Parowanie dużo zabiera wody, jak się gotuje, ha ha ha. Wesoło. Elektronik. Jak nie parowałem, to były duże zniekształcenia. Łukasz, ojejoj. Ułamki procent czego? Alkoholu we krwi. Okej. Malinowy gościu MG. Ułamki wartości mocy wyjściowej. O. Mariusz Tracker DE. Albo cukru w cukrze. A NKH. No. Borowanko. Dzidecki 1. Swój monitor do ZX Spectrum zbudowałem na częściach od Neptuna 150 kupionych w BOMiSie według młodego technika w dziale na warsztacie. No. Pamiętam, Neptunki 150, te malutkie, te takie same, jak to. Czekajcie, to teraz tak. To mamy WM2, czyli wejście nieodwrócone, a teraz odwracacz fazy. Pod VM1. Gdzie on tu kurde siedzi? VM1. Łukasz A. Janku, parujemy, żeby mieć większą moc wyjściową? Elektronik. Nie. A masz może PCB do AS642? Nie mam takich PCB, nie. A NKH. Ja mojego Neptuna 156 wrzuciłem do czarnej dziury, szeroki uśmiech. STAN EK 1981. A co ma moc wyjściowa do parowania? Nie po to się paruje. Max. Po to, żebym zadziałał, się paruje. Nie czytaj komentarzy, tylko odpowiadaj, bo chcę dziś zobaczyć, jak to zadziała ten BIZTT. VM1.
R1 do R701. Dobra, ja tylko sobie was słucham jak radia, wiecie? Ale ja muszę tutaj tak... moment. VR1, no to dobrze, no to tutaj idzie druga, luminancja, VM1 tutaj, brązowy, no dobra. Okej. Kurde. O. TOMTECH29. Ten telewizorek będzie działać pod 12 V, to będzie przenośna konsola do grania? Łukasz A. Można zrobić. Po to, żeby były tranzystory równomiernie obciążone. No właśnie. Właśnie się po to paruje. Niebieski masa. WM masa. WM masa. Midway. Gdzie Midway? Masa. ANKH. Czemu ludzie mają teraz jakiegoś szaleja do retroshitu? Nie lepiej zapomnieć o tym wszystkim i nie kupować i nie potrzebować niczego? STAN EK981. Łukasz, a masz rację. Malinowy gościu MG. Powtarzam raz jeszcze, parowanie to fikcje, jest na elektrodzie artykuł poparty pomiarami. Widzicie, jak elektroda na psy spadła? Czy wy to ANKH słyszycie? 42. RSN O1. Na elektrodzie to wszystko wiedzą. Sarkazm. Łukasz A. Ja tam lubię parówki, uśmiechnięta buźka. Słuchajcie, pamiętacie tą końcówkę, co ostatnio robiłem w klasie H? Tą 2x1600 W? Spróbuj, nie sparuj tam tranzystor. Manik Nowak. Zobaczysz jak... Na elektrodzie jest wiele dziwnych rzeczy. Zobaczysz ile kosztuje kolejne. Spróbuj nie sparować tam tranzystorów. Szybciutko do sklepu byś poleciał zamawiać. Jak strzelają od największego HFE. No. Elektronik. Na elektrodzie są sami fidolofowie. No to nie o to chodzi, tylko że wiesz co, jeśli ktoś mi mówi, że parowanie nic nie daje na tym, na tranzystorów, to znaczy, że on robił wzmacniacz na dwóch tranzystorach. To wtedy może faktycznie nie musi być sparowany opornik, jeszcze pół ohma wstawisz emiterowy i wtedy tam nie musisz go parować, tam każdy jeden wytrzyma. Max, ja dzięki chłopkom z elektrody naprawiłem dwa sprzęty. Nie no, tak, no to przecież tam bardzo dużo jest rzeczy fajnych i ciekawych. Nie powiem, że nie, bo tam jest naprawdę kopalnia wiedzy. Ale... jeśli ktoś artykuł taki dał, że nie trzeba parować, że to nic nie daje, parowanie tranzystorów, to faktycznie, kurde, to mało robił wzmacniaczy. Łukasz A. Robią na YouTube wzmacniacz na 7805. Fonia. Idzie do... Łukasz A. Easy, nie paruje, uśmiechnięta buźka. No. No, na scalaku zrobili. No tak. To teraz mi powiedzcie jedną rzecz. Dlaczego w drogich sprzętach tranzystory są z czteroma albo z pięcioma nóżkami przeważnie. Mają jeden kolektor albo jeden emiter i od razu są w jednej obudowie. Żeby tacy właśnie ludzie z elektrody nie musieli ich parować. To jest tranzystor, od razu jest parka. Jest sparowany i prąd. Artur Kasperek. I sparowany parowanie jest... tranzystorów daje. Tak, i sparowany jest... 7805. Jest temperaturowo. A NKH. No. Bo tam są dwa w jednym dobrane. Dobra. Zielony. Tutaj idzie do FM. Aha, to jest od... Aha, no to taki make me dowalili, a ja tutaj nie mam takiego...
słuchajcie, oni mi tutaj kurde każą tutaj dorobić do tego, dolutować do FM. Malinowy gościu MG. Łukasz, a zmień kanal. Marius Tracker DE. Proszę nie używać wulgaryzmów. Igor Electronics i Electronics. Coś napisał coś? Temperatura. No. TOMTECH29. Nie słyszałem. A tak w temacie tego odbiornika TV, jaka przewidywana rozdzielczość? 640x480. Nie znasz rozdzielczości tego telewizora? Standardowego? Może się uda wycisnąć większą, nie powiem, że nie. Igor Electronics, Electronics. Ale mam opóźnienie. Ale jazda. Malinowy gościu MG. Ale jazda. Mariusz Tracker DE, a ty moderator? Maniek pewnie. Nowak. 640x480 pewnie. Łukasz, a z tym 7805 to nawiązuje do tematu wcześniej, kiedy to pisaliśmy o poziomie informacji w sieci. Elektronik. Dobra, koniec tematu tranzystorów, bo kłótnia zi robi. A NKH. Ostatnio robiłem konwerter z dynama w pieście na USB na tranzystorze 7805, zdało egzamin i koszt tego był 5 zł, a w sklepie oryginalny taki konwerter 300 zł, szeroki uśmiech. Mariusz Tracker DE. Automatycznie poszło do spamu. LBLB. Panowie, zamiast się kłócić, postawcie łapkę w górę. Max. Ostatnio miałem taki tranzystor 5 pin w MEC o nazwie 2SC1583 w końcówce mocy. No oczywiście. Łukasz, a. A rozdzielczość PAL to chyba 625 linii. Mhm. Dobra, dobra. Jedna rzecz, kurde, to jest... Elektronik. Ja tutaj podłączę audio. To jest stabilizator napięcia. Jeśli ja tu podłączę audio... Aha, no dobrze, to będzie dobrze. Tylko czy ja tutaj podłączę audio pod ten przełącznik? Dobra. Jajacik. Przydałoby się odnowić stół, bo już jest trochę zmęczony. No, muszę wziąć paneli. Kupić paczkę paneli i na nowo położyć. A to tylko tutaj. Ma ktoś z was procesor CORE2 kład w kompie? No dobra. Patrzcie. Wszystko jest polutowane, tak jak tutaj mi powiedzieli. Moduł jest przerobiony. RSNEO1. Ja mam C2DE6600. Słuchajcie, będziemy odpalać. Będziemy coś odpalać. Coś będziemy zaraz odpalać. Ten monitorek fajny. VGA, monochromatyczny. Też retro. A NKH. Jajaki z E7500. Łukasz, a. Wiem, ze 7805 to stabilizator uśmiechnięta buźka. Moment. A NKH. Przyniosłem spod śmietnika uśmiech. STAN EK1981. Ze starszych kpu mam CORE2, mam X9000. Elektronik. Wcześniej miałem C2DE8400. Jarek Pajor. A w sklepie jest taki identyczny stół, to polecam zamienić miejscami, he. Tak, ja tutaj sobie... Dobra.
sam będę tłumaczył. Łukasz A. Ale w sieci krążą filmiki, jak na tym robili Amplifier uśmiechnięta buźka. Dobra, słuchajcie. Daniel Skowron. To Janku, jak ty jesteś w garażu, to samochód na dworze. Krzysztof P. Janek, czyżby finał, to otwieramy szampana. No teraz zobaczymy, no. Co Artur wyszło? Kasperek. Normalnie chwila prawdy. Żadna chwila prawdy. Którą... Jakie magnesy fajne, to będziemy później ustawiać korekcję. Kurde, żeby tutaj nie był naładowany. Nie wiem, już tyle stało, że może nie. Od wtyczki zrobimy. No co jest? Ugięło? Nie. No to nie? Ugięło. Jejku. A NKH. A ja się boję TV kineskopowych. TOMTECH29. A pamiętam, coś było ostatnio z kondensatorem, jak wystrzelił, będzie powtórka. Malinowy gościu MG. Nie, nie będzie. Ang, przestań się mazać. STANEK1981. Masy do Kinola nie zapomnij, bo chcemy jeszcze live pooglądać. RSNEO1. Kilka razy dostałem strzała z rozładowania. To prawda, co mówią, przez pokój się leci. Już on świeci, nie? No, już świeci, fajnie. Kurde. Maniek Nowak. Dobra, włączam. Na czym robisz wideo? Korekcję obrazu, masz generator? O, pięknie, słuchajcie, będzie dycht. Jakiś tam generator znajdę. Może. Jakoś kraty. Generator Piotr kraty Mesnal. Czy coś. Witam, Janku. Słuchajcie, jest tak. Przełączmy wideo, wejście. Przełącznik z tyłu działa. Teraz tak, ja tu muszę sobie odsunąć troszeczkę bardziej, zrobić głośniej. Patrzcie, audio działa. No to teraz weźmy sobie jakiegoś patafaja, znaczy tego, odtwarzacza. Weźmy sobie przejściówki, bo nam potrzebne nacincze. Jejku. Jeśli tu miałem tych przejścióweczek różnych. Będą mi potrzebne dwie przejściówki z jacków na nacincze. Z małych jacków. Ty, no będzie dycht. Będzie dobrze. Tylko muszę poznajdować kabelki. Kurczę. Patrzcie, ile retro. Wszystko retro. A tutaj cały komputer retro, tutaj. A NKH. Zrobiony. Macie jakiś link, jak się przez pokój leci, kiedy dostaje pacjent rozładowanko z kineskopu? Ja tylko uśmiech. Kiedyś się nachyliłem na telewizor lampowy, jak pisało w brzuch, to połamałem głową budowę. Kurde, jakiś nie wiem, Raspberry Pi. No, wtedy nie zapomnę, w brzuch mi siekło, kurde, od lampy. Sterownik oświetlenia choinkowego. A NKH. Też, no. Szok. Ale to jest na Basicu oto. Na Tiny Basic, ale numer. Kurcze, no były czyściówki. Co, one na kablach gdzieś są pozapinane? Miałem z żon tutaj z jacków, ale to nie w tą stronę nacinczę. Słuchajcie, no jaja jakieś. Dziś miałem 3 czy 4
przejściówki w komputerze nie siedzą. Specjalnie kupiłem chyba z 3 czy 4, żeby były na zapas. To gdzie ja je mogę wsadzić? Może gdzieś na kablach? Łukasz A. Zdrukuj coś na szybko, chcemy obraz uśmiechnięta buźka. Jedno mam, poczekajcie, momencik. To nic, ale ja tutaj nie ustawiłem 2,2 V na kolektorze tranzystora. Paznokciem iskra przeszła paznokieć, czarny się zrobił w kilka minut. Nie polecam pól jak diabli. No. TOMTFH29. A tam leż stary komodorek sprawny? ADJANO31. Moje uszy ała. Ja nie mam komodorka. Przydałby się jakiś komodorek albo Atari. Mogą być na części same płyty. No co tu nie chce wejść? O, teraz weszło. Dobra. Tu weszło. Mam jedną przejściówkę, momencik. Ale tu mi będą potrzebne dwie, bo jedna do audio, druga do obrazu. Oddzielnie są puszczone, no, audio, out, video, out. Już, moment, już. Co ja chcę? Kabel. Zasilanie. Czekać jeszcze jedne przejściówki. Dada. Teraz retrokomputery są w cenie. Puszczamy wideo z odtwarzacza DVD. O, nie mamy wideo. Ja jak miałem 8 lat, to wyciągnąłem radzieckie pianinko elektryczne na 220, miało przebicie, tak mnie siekło, że prąd chodził po rękach stąd i z powrotem, dopóki mosiężnej klamki nie dotknąłem. Łukasz A. A tam by zidało puścić SVHS, jest osobno luminacja i chrominacja? O właśnie, puszczam. VHS. I mam ból, no ale to zaraz. Kurde. Mam ból na synchronizacji. O! Ale numer. LBLB. Synchro H odjechane. ADJANO31. No ale już, tutaj on nie łączył kabel. Fade Disco Polo, uważaj na prawa autorskie, uśmiech. To akurat znajomi. A poza tym podkłady są samoróbki. Jarek Pajor. Disco Polo może lecieć. Nie może. Nie wszystkie. Tylko jeśli jest przemiksowane. Patrzcie, w lewo, w prawo. Ty teraz jeszcze musimy to zawęzić i rozszerzyć w pionie. Nie, to jest nasycenie. Nasycenie. Dobre. To jest pionowa synchro. To jest LBLB. Wyrównaj cewki. RSNEO1. Teraz to prawie nic nie można puszczać, chyba ze zgody. A teraz patrzcie, coś wam pokażę. Patrzcie. Malinowy gościu MG. To kolorowy TV. ADJANO31. Patrzcie, jakie efekty ale można zrobić. Ale mi się marzy taki kącik Majsterkowicza, uśmiechnięta buźka. Czekajcie, ja zmienię synchronizację kamery, bo ona mi nie pasuje. Moment. Dlaczego widzimy pasy skośne? Wydawało mi się, że powinny być poziome. Bo mam kamerę, zaraz czekajcie, moment. Konfiguracja kamery, mam 50 Hz ustawioną kamerę. Zrobimy 60. Okej, okay. Jest to samo.
Zaraz, czekajcie, ja pojadę kilka klatek do przodu. A, bo 30 klatek idzie stream na sekundę, dlatego może być różnie, nie? A NKH. Niesamowite, nadaje Zi do tych F-16, co nam wepchał Israel. RSNE-O1. 59 Hz. Dobra, inaczej zrobimy, słuchajcie. Przyłączymy na to lepszą kamerę. I zobaczymy, jak będzie na tym. Ajajaj. Igor Electronics, Electronics. Cewki odchylania są chyba krzywo przykręcone. One nie są w ogóle przykręcone. MTSH29. Widziałem, jak gość miał oscyloskop z TV zrobiony. Ty, na tej kamerze może być trochę lepiej, nie? Ale ten, słuchajcie, patrz, ja biorę za cewki i mogę sobie obracać obrazem. A to w ogóle, kurde, jest dobrze? Dobrze, bo czasami jest tak, że jak odwrotnie kabelki podepnę, to mam odwrócony obraz, jak on, wiesz, jakbym przez lustro patrzył, nie? A patrzcie, jak ściągam cewki do tyłu. Fajnie, nie? Jakie efekty! Dobra. TOMTECH29. O, teraz jest OK. Moment. O, może tutaj jakiś... Marius Tracker DE. Dobre. O, już nie ma. Jest. Nie włączyła wtyczka. Dobre, nie? Ściągniesz te wkicy. Dobra, to nie ma co tak się robić, tylko trzeba będzie tam podłożyć ten papierek. Słuchajcie, ustawić to. I przede wszystkim zwęzić obraz. Kurde, jest za wysokie napięcie. Przesuwać mogę. Bo tu te kurde panorama wyszła. Słuchajcie. To jest synchronizacja, to nie. Kurde, czym się tutaj zmniejszało to napięcie? Bo jest za wysokie, słuchajcie, no. To jest jasność. Wladi Klubska. Janek, daj Modern Talking. A NKH. Nadaje się do symulatorów lotu, tylko trzeba by było zsynchronizować z fotelem na siłownikach szeroki uśmiech. RSNE-O1. 16:10 i 16:9 oraz 4:3, jaki nadajesz obraz. TOMTECH29. Właśnie, 16:9. Napięcie moment. Na siatce. LBLB. Dokładnie wyreguluj zasilanie, wtedy zwęzi się i rozciągnie. Moment, moment, ja muszę ten, muszę, bo mam 16:9 jest obraz, właśnie, a tutaj, kurde, widzicie, PL jest, okej. Okej. Wladi Klubsko. Teraz zobaczymy, jak będzie szło. Sławek Domurat. No, teraz już jest lepiej. Ustawienia obrazu w odyważaczu. No już, NKH. 4:3. Tak, 4:3. Mikołaj, witam ponownie. No dobra, ale zobaczcie, o ile to jest, człowieku. 5 cm w lewo, 5 cm w prawo. Jak się, patrzcie, jak tutaj, o tu się zgadza, to tutaj jeszcze o ile można podciągnąć. A jeszcze pion rozszerzyć. A czemu tego pionu, kurde, nie mogę ruszyć? Żeby tak już był tak, aż tak powalony? Nie, tu ma audio, tu nie. Tu jest amp. O, jest. No, teraz jest ok w pionie. Gdzie jest tu jeszcze jest? Nie. Faza synchro. Faza H. A to lewe prawe. RSNE-O1. No, napięcie. A nadają jeszcze TV na anteny normalne? Że tak zapytam, czy tylko DVB-T? Ale a słuchajcie, NKH. Gra! Na bank można zwęzić obraz. Maniek Nowak. Tylko DVB-T.
Słuchajcie, nie będzie źle. Trochę może zbyt ciemno, możemy troszeczkę jeszcze rozjaśnić go. Łukasz A. Tylko DVB-T. ADJAN o 31. W moim radyjku Taraban 2, gdy włączam go, to tylko słyszę buczenie i żadnej stacji nie łapię, co może być nie tak. A teraz masz przy okazji, zobaczysz jak na LCD. A kolorowe telewizory miały jeszcze magnesy do regulacji współbieżności kolorów. Jak się nimi kręciło, bo był efekt taki, jakbyś był po spożyciu. Ten też ma. TOMTECH29. Patrzcie, widzicie? To dziwna system PAL. Ile? RSNEO1. Jak tego, jak teraz jaka wygląda różnica? Ta regulacja, co lutowałeś te diody? Max. No regulacja, w Galaxy. Masz, tutaj, o. No jest regulacja, zobacz, nie ma. Kontrast, pełen, full. Ale kurde, jest, patrzcie, C. Mikołaj, urywa obraz. Nic nie urywa. Trzeba to troszeczkę jeszcze przesunąć w fazie, bo jest niedobrze. O, mniej więcej środek, nie? A NKH. Poszukaj odpowiedniego perka do zwężania obrazu w poziomie. Właśnie nie ma. Mogę to troszeczkę odsunąć. O, zobaczcie, w cewkę odsunę. Łukasz A. A na pewno to nadaje ci 4:3? RSNEO1. Tak, na pewno. Mi się zdaje, że wciąż nadajesz 16:9, a nie 4:3, czy się mylę? TOMTECH29. No, teraz nie jest równo. Kolorek był w takiej wielkości ekranu. Krzysztof P. A gdzie jest ten, co pisał, że nie dasz rady? LBLB. Nie wiem, oni wszyscy tutaj... Podłącz konsolkę do grania na AHR tą, co miałeś wtedy. Czekaj. Setup. English, nie. Mini, disks... Preferencje. No, no dobrze, jest 4:3. 4:3. A jeszcze tutaj weźmiemy LB. Normal. Normal TV, play box. Ok, play. Play. No i teraz zobaczmy, jak tu na tych napisach mamy. A NKH. A podłącz jakieś inne urządzenie. Do tej weli? STAN EK1981. Zmieni na 16:9 i zobacz, czy co wzi zmieni. Mhm. Nic nie zmieni, bo to pewnie jest tak nagrane, wiecie? 16:9, no. Nic nie zmienia. Nie no, się przesunął w lewo. Nie. Jest za bardzo w lewo. Słuchajcie, na tym menu, na OSD, możemy sobie ustawić środek tego ustrojstwa. O. I teraz tak. To już jest na samym dole, to jest na samym dole. No to jest GITES. Ale trzeba zwęzić ten obraz. Tylko jeszcze, gdzie ten perek siedzi? Bo tutaj nie ma. Muszę serwisówkę otworzyć. A czy w PAL nało się w ogóle dać 16:9? RSNEO1. Wydaje mi się, że się powinny pasy pojawić na dole i górze ekranu. Czekaj, bo to jest... To są rogi. O, zobaczcie. Nie no, się rozszerza. Się zwęża, ale to ja całkowicie LBLB. Całe napięcie 10. Dawało się, były TV panoramiczne CRT w 16:9. Jeszcze tym PR-kiem pokręcę, co przed chwileczką robiłem. O, zobaczcie, bo tutaj jeszcze jest możliwość tego nasycenia, tego wzmacniacza, czyli wzmocnienie wideo. 4:3 i wyłącz player i włącz go ponownie. Patrzcie, RSNEO1. Aż za mocno. Jak zwęzisz, to obraz się zniekształci, bo zobacz, że w szerokości litery wyglądają tak samo na LCD i na TV. No tak. Nie, ale tutaj jeszcze, zobaczcie, po 2 cm mam na LCD. Wiesz, o co chodzi. Ja chcę cały obraz pomniejszyć, całusieńki. W pionie to nie ma problemu, bo tu jest amplifier pionu, nie? Regulacja wzmocnienia pionu. No to o, masz. Troszeczkę mogę zjechać, tak żeby tutaj Tak, dobra. Nic tu więcej nie zrobisz. Muzyka tutaj mam tylko fazę i synchron na wysokich. A NKH.
Ustaw 4 do 3 i wyłącz player i włącz go ponownie. 4 na 3. LBLB. Ja uważam, że kąt w odchylaniu poziomym stracił pojemność. On w ogóle dzisiaj nie było odchylania poziomego. Przecież ja go robiłem na nowo. Właśnie kondensatory wymieniałem i rezystor jeden. On w ogóle nie grał dzisiaj jeszcze rano. A już teraz patrzę, już nawet wideo sygnał idzie. Dobra, wyłączyć i włączyć, mówisz player. Dobra. O, widzisz, on jest cały przesunięty do dołu. Górę ma rozciągnięto, dół ma zwężony. Nie może być. Tutaj szerokość paska, a tutaj szerokość paska. Kurde, to mi przeszkadza. Trzeba odsunąć jakoś. Czekajcie. A NKH. To teraz inne urządzenie, jak nic się nie zmieniło. Nie, to są rogi. To jest, znaczy to jest napięcie 10,8V. Tutaj jest co innego, tego nie zmieniamy. Tu jeszcze jest pionowe. RSNE-O1. Faktycznie od połowy w górę rozciągnięty o jakieś 20%. No. Tak dziwnie to rozciąga. Trzeba byłoby mieć kratę, kurde. Ja gdzieś miałem na Medza 8 zrobiony generator kraty. Unitra UZM. Mam taki tylko biały. Igor Electronics Electronics. Generator obrazu testowego by się przydał. Tak, ja gdzieś miałem, ale nie wiem gdzie go wsadziłem, kurde. Dobra, zróbmy to inaczej. Puśćmy i porównajmy z tym. O! Karaoke od Janka. RSNE O1. A to nie wina cewek, chociaż nie one mają wpływ na całokształt obrazu. Bo tu nie ma pierścienia. Kurde. Piotr Elius. Cewki dobrze przylegają. Nie ma pierścionku, bo były pokruszone, słuchajcie, o. Ale są takie testery na PC szachownice. Muzyka retro. Podłącz to do czegoś innego. Zobaczcie, tutaj trzeba te pierścionki. Widzicie? Te magnetyczne pierścionki. One były pokruszone, o! Igor Electronics Electronics. Ja mam jeszcze kasety VHS z nagranym obrazem testowym z TV. Maniek Nowak. Mhm. Miałeś oscyloskop na TV, miał kratę. No, no mam oscyloskop, ale on tu nie ma na TV kraty. Ale mam generator TTL. Tylko, że ten generator, to on też nie jest wizyjny. Jacko Amator. Jaśko, sprawdź napięcie odchylania poziomego, bo może jest za duże. No właśnie o to chodzi. Nie. Tutaj są połamane pierścionki na tym, na... no jest za... RSNE-O1. No, dosyć... Bez magnesów nie ustawisz tego poprawnie, tak mi się zdaje. Tak właśnie, no. Łukasz A. Mój tata je kiedyś sklejał w Weli chyba, bo też zi połamały. Tak, no. LBLB. Dobra, pokleimy to. Ale pierścienie przesuną całość lewo-prawo, a nie ścisną obraz. Problem nadal w odchylaniu, a raczej ilości WN. Ale działa wideo wejście. Ja ile roboty? Słuchajcie, ile... Maniek Nowak. O kurde, 9. Miałeś na Atmedze taki oscyloskop. No miałem. Tylko, że ja już go nie mam. Trzeba by było sfreshować od Megę. Dobra, ja spróbuję inaczej. Adam, spróbuję na trafopowielaczach jest kilkanaście kilowoltów. Tutaj nie, tutaj z 8000 jest góra. Igor Electronics, no. Electronics. Nagraj na pendrive'a JPG obrazu testowego z neta i odpal na tym odtwarzaczu. Mirosław Pniewski TV. Koledzy, generator H musi być dopasowany do toru wideo i wygaszania, inaczej będzie tak jak widać. Identycznie jest w zawodowym sprzęcie profesjonalnym w telewizji. Ty, ale ty, co jest jak widać? Teraz jest idealnie. Tylko tyle, że on jest rozciągnięty na boki, ale to te magnesy. Jest za duże napięcie na wysokim, na linii, nie?
A nie ma czym poregulować. No niestety, tutaj nie ma czym poregulować. Jest tylko faza, czyli przesuwanie i muzyka synchronizacja retro. Pozioma. Jest OOK. No i zobaczcie, i działa przełącznik. Ten, który był zamontowany w oryginale. I teraz możemy sobie tutaj śmiało napisać 205, a nie 201. I będzie Gazet TMP205. Dobra, ja spróbuję jeszcze jeden motyw, tylko że ja nie wiem, czy to tak się da, ale motyw. Potrzeba mi za mały zasilacz 9V do UZ-boxa, do gierki tej mojej. Albo inaczej, słuchajcie. Podłączymy, ale to co ja tutaj podłączę? Trzeba by było klawiaturę wziąć tamtą i podłączyć ten komputerek mój retro. Łukasz A. I sprzedać z zyskiem buźka mrugająca okiem. Widziałem, tylko że Maniek czerwony, Nowak. Słuchajcie. Żeby to jeszcze kolor był. Nie, to nie ma być kolor, to ma być czarno-biały. To ma być monochromatyczny. To jest, na przykład, odpalisz Ponga, odpalić te cegiełki. Co są te gierki, nie? To ma być retro. Atari to już jest za późno, znaczy za bogaty sprzęt. Atari już jest kolorowe, to już. To już nie to samo. Czekajcie, tutaj musimy podpiąć jakiś zasilacz do UZ-boxa. No dobra, jest zasilanie. I teraz tak, sygnał wideo to jest żółty, a tu jest czarny. Roman J. Witam pierwszy raz live z Leapalem Z. Słuchajcie, ja to trzymam w rękach, dlatego to tak delikatnie drży. Bo nie ma ekranu, bo trzymam dwie wtyczki ze sobą połączone. Moment. Kurde. Nie mam takiej Łukasz A. żeby to Atari trąc. Dawalo 16 kolorów czy więcej. Tomasz Atari. Grzegolec. Podłączysz do niego kosole do grania kosole retro. Czekajcie, bo ja tutaj głośniej muszę zrobić. O. Runda pierwsza. Aha, i teraz już nie mam czym nacisnąć, żeby w to grać. NO31. Atari, nie jestem rolnikiem, szeroki uśmiech. Dade. Atari XL miało 4096 kolorów. No, to też ma kolory, wiecie? Ten UZ-box też ma kolory. STAN EK1981. A ten szum z głowicy TVTS jest rozciągnięty? A skąd ja wiem? Nie mam, wiesz, trzeba by było coś podłączyć, nie? Pod niego. Gdzie tu jest Donkey Kong? Border Dash. LBLB. Problem w zasilaczu nadal moim zdaniem. Im głośniej głośnik szumiał, tym bardziej zwężał obraz. Tomasz Grzegolec. Ile ma głośnik watów? Robiłeś takie? O właśnie, o tego typu? A te rynki? Muzyka ze promu. Czekajcie, bo ja tutaj mam... O, Pacmana wrzućmy. Pacmana wrzućmy. Aha. Player. Kurde, jeszcze się wybrał. Łukasz A. No. Ale będę giercował. Tylko muszę tutaj polutować te kabelki. Dobra, działa. A resztę to sobie zaraz poskręcam, poskładam, po tego, po...
Ja byłem wtedy na produkcji, zanim do serwisu Zi przeniosłem. No. Słuchajcie, będziemy kombinować, żeby zrobić na tych, na mikrokontrolerach, o, na takich, kompletną emulację 6502, czyli kompletną emulację Atari. Bo mi zależy na Riveride. RSNE01. Żeby zrobić Faktycznie Riveride. Obraz się zwęża, jak głos jest głośno. ADJANO31. Spróbuj odpalić Zika. TV gra. Dobra, nie ma co tutaj się bawić, słuchajcie, bo to tak się tołku nie dojdzie. A ja tu sobie zaraz wgram może jakiś ten generator. No, kratę. Spróbuję pokleić te pierścienie. Krzysztof P. Roman J. Czyżby Telpot? Roman J. Co? Miałem 130 kse, potem przenizlem Zi na serwis. Igor Electronics. Weź. Electronics. Przydałby się polski pong firmy Erwro. Będzie. Tylko, że firmy no name, znaczy mojej. Roman J. Nie bete serwis istnieje do Zuis. LBLB. Ajajaj panowie. On nadawał na częstotliwości TV, można by sprawdzić głowicę i przeróbkę. Roman J. Magnetofony. Dobrze jest. Wszystko jest dobrze, tak jakbym chciał. Krzysztof P. Pozdrawiam. To by było na tyle. Poskręcam i jeszcze się zobaczycie go kiedyś u mnie na kanale, także będzie Łukasz, na pewno. A jakby znaleźć nowy wsad do e-promu tego TV? Buźka mrugająca okiem. ADJANO31. Powiedz mi, jakiego w moim e-promu? Radyjku Taraban 2, gdy włączam go, to tylko słyszę buczenie i żadnej stacji nie łapię, co może być nie tak? Chłopie, ten telewizor nie pamięta e-promu.